Witajcie, witajcie kochane koziorożce w horoskopie z Kartarota na grudzień 2019 roku. I proszę Państwa, jakie mam nowinki, wiadomości dla Was? Otóż, bym powiedziała tak. Do 22 grudnia może być przedwizdane. Dlaczego? Dlatego, że jesteście przed swoimi urodzinami i zawsze 52 dni przed urodzinami dla każdego, bez względu na to, pod jakiego są znaku, jest dosyć trudne. Więc od razu mówię, jeżeli nie musicie podejmować żadnych e, decyzji, to raczej tych decyzji nie podejmujcie. E, jeżeli e, nie musicie robić jakichś ryzykownych działań, to nie ryzykujcie. Co w tym czasie należy robić? W tym czasie należy przemyśleć swoje życie, nie tylko ze względu na to, że jest koniec roku, ale również ze względu na to, że Wchodzi słońce do waszego znaku, i dobrze by było z brudami tego okresu nie zacząć, tylko właśnie przemyśleć, z czego byście chciały zrezygnować, czemu podziękować, a na co zrobić miejsce. I do przemyśleń, jak również do pracy nad sobą psychologicznej, tarotowej i jakiejkolwiek innej, jest to dobry czas. I tak jak dla każdego znaku, rozpocznę wasz horoskop z kartą przewodnią. Na grudzień 2019 rok. Zamykam już oczy, bo wchodzę w Waszą energię, energię i pytam się: pytam się, zadaję kartą pytanie, z jaką energią e, powinny koziorożce popracować, co powinny w sobie wyrabiać, jaką cechę charakteru, jaką jakość w miesiącu. Grudniu 2019 roku, i teraz już wybieram z zamkniętymi oczami, żeby nie podglądać, bo mam tendencję do podglądania i już patrzę. I już patrzę, jestem bardzo ciekawa, bo ja też jestem koziorożcem. Zaufanie, piękna karta, nawet można powiedzieć, patrząc na rysunek, obrazek tej karty, bardzo ładna. Zaufanie, czyli koziorożcu mniej zaufanie. I zaraz poczytamy, eee, poczytamy, Przeczytam Państwu, ja przeczytam, bo chociaż razem poczytamy, bo myślę, że kartę widać. I proszę Państwa, to przesłanie mówi do ciebie, koziorożcu. Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. Ja bardzo lubię tą kartę. Dlaczego bardzo lubię tą kartę? Zresztą ja jestem bardzo intuicyjna i większość swoich decyzji podejmuję intuicyjnie, ale dlaczego lubię tą kartę? Dlatego, że wiem, że jeżeli ma się zaufanie do siebie. Jeżeli nie naśladujemy kogoś innego, nie pokazujemy się kimś innym, niż jesteśmy w rzeczywistości, mamy przekonanie do tego, co robimy, czy zawodowo, czy uczuciowo, wiele rzeczy naprawdę dobrze w naszym życiu będzie się układało. A wtedy, kiedy ktoś nam coś narzuca albo nie do końca jesteśmy ugruntowani w tym, co robimy, może wszystko na przykład nam się psuć. No i może to jest to ten czas, żeby zaufać sobie, może nawet zrobić jakieś takie ruchy, żeby wyeliminować to, do czego nie macie zaufania, to, czego nie czujecie. Ja myślę, że to hasło powodne, przewodnie to, czego nie czujecie, wyeliminować. Natomiast tak czy inaczej, przesłanie, zaufanie, jeszcze raz przeczytam, zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. I teraz wiemy, że w, w odniesieniu do tego, co powiedziałam przed chwilą, że koziorożcom raz po raz będzie się powodziło lepiej na każdej płaszczyźnie w momencie, kiedy już będą miały swoje urodziny. Czyli generalnie niektórym już będzie lepiej w grudniu, a niektórym dopiero w styczniu. I miejcie Państwo na to baczenie. I teraz lasuję karty. Ciro Marchetti Tarot, Tarot Grand Lux Tarot, chyba nie przekręciłam nazwy. Już tasuję karty i pytam się, co czeka koziorożce w 2019 roku, w grudniu, na co powinny zwrócić uwagę, co będzie ważnego. Istotnego w ich życiu. Ja tylko pokażę, bo odwróciła się karta Księżyc. Ja ją zaraz, ja ją zaraz zakryję, bo one powinny być tak, i Rydwan ostatni, ale przez to, że odwróciła się karta Księżyc z przełożenia, a jest to zawsze jakaś ważna wskazówka, oznacza to, że być może powinniście pracować nad swoimi emocjami. Księżyc nieraz mówi o wyolbrzymianiu problemów. Czyli znowu bym powiedziała, drogie kochane koziorożce nie wyolbrzymiajcie problemów,

E, nie, rob, nie róbcie takiego zastoju w swoich uczuciach, emocjach, a szczególnie w tych trudnych stanach. Tylko działajcie, bo teraz, jak odkręcę kartę, która powinna być na końcu, tam tak jak mówię, niechcący się odkręciła, jest karta Rydwa. Czyli jeżeli nie będziecie popadać w swoje emocje, wyolbrzymiać problemów, to naprawdę, pomimo tego, że nawet jesteście w tym okresie przedurodzinowym, może być to całkiem dobry dla was czas. I teraz tak, karta remit ta, y, inaczej pustelnik odchodzi do przeszłości. Y, można powiedzieć tak. No, jakieś trudne stany emocjonalne, no właśnie, będą odchodziły do przeszłości. Być może jakieś trudne lekcje, które dał Wam np. listopad, a może miesiące wcześniejsze, też odchodzą do przeszłości. I mam nadzieję, a myślę, że tak, bo kolejną kartą jest karta Słońce, że wszystkie wnioski z tych trudnych lekcji wzięliście do siebie i już nigdy nie będziecie popełniać tych wcześniej popełnionych błędów. Pomimo, że mógł być to dla Was trudny czas, to będziecie bogatsze o właśnie przy Eremicie, będziecie bogatsze o doświadczenie. I pomimo, że droga kręta za wami, swoją przyszłość rozświetlicie lampą mądrości. Karta słońce, czas na rozkwitanie, no i karta rydwan na wzięcie swoich spraw w ręce. Czyli znowu bym powiedziała astrologicznie: czekajcie do urodzin. Jakbym tylko się posiłkowała kartami, to bym powiedziała: już teraz działajcie. Idziemy dalej, i teraz wyciągnę dla Was. Trzy karty na sprawy uczuciowe. Koziorożce i sprawy uczuciowe w grudniu 2019 roku. Koziorożce i sprawy zawodowo-finansowe. Koziorożce i sprawy zawodowe. I już sprawdzam i patrzę, co sobie powyciągałyście. I może nie będę odkrywała kart wszystkich, tylko po kolei. I później będę, będę je linika po linice interpretowała. Czyli teraz tak. Mamy rycerza Buław, czyli na pewno jest pokazane, że relacja z jakimś mężczyzną, szczególnie dla kobiet urodzonych z poznakiem koziorożca, będzie <laughs> przepraszam, ważna. Z tym, że na pewno w miesiąc grudzień wejdziecie z jakimiś rozczarowaniami odnośnie konkretnego mężczyzny albo odnośnie w ogóle mężczyzn. Bo powiedziałam miesiąc. Yy, rozpoczniecie tutaj przy trójce mieczy. Jako w ogóle trójka mieczy, to jest taką kartą yy, łez kartą, Że coś zawaliło się w naszym życiu, kartą żałobną. I oczywiście żałobną nie musi być, że ktoś umarł. Żałobną, bo może umarło, umarły nasze marzenia w stosunku do kogoś, albo nasze oczekiwania w stosunku do kogoś, bo on nie spełnił naszych oczekiwań. I myślę, że bardziej w ten deseń, niż w to, że ktoś fizycznie umrze. I myślę, że Przynajmniej na początku miesiąca należałoby się zastanowić bardzo mocno, bardzo głęboko nad swoim związkiem, nie słuchać tego, co mówi druga strona, bo pamiętamy, że karta przewodnia to zaufanie, tylko właśnie poczuć. Poczuć, czy my chcemy być w tej relacji, poczuć, czy nawet jeżeli chcemy być w tej relacji. Czy w takiej formie jak jest teraz. Może warto usiąść ze sobą i porozmawiać, żeby uzdrowić swój związek. Czyli w ten sposób bym powiedziała. Natomiast bardzo ważna karta, najsilniejsza akurat w tym układzie, bo arkano duże, w uczuciach karta Kochankowie, jako ostatnia, żebym powiedziała, pomimo że początek miesiąca może być trudny. Pomimo, że może komuś trzeba będzie podziękować albo zaakceptować jego negatywne cechy charakteru lub różnego rodzaju ułomności, albo zaakceptować to, że nie kocha nas tak, jakbyśmy chcieli, bo też są takie sytuacje to kochani, kończycie kartą miesiąc, kartę kochankowie, czy ja bym powiedziała, karta kochankowie, dobra do spraw uczuciowych, dobra również do spraw takich fizyczno-seksualnych. No i teraz bym powiedziała tak, no bo jak to rozumować? Czy to dotyczy się nowych związków? Na pewno, jeżeli... Jakiś koziorożec chciałby się otworzyć na nowy związek, to on powiedział tak, jestem na tak, ale upewnij się, że masz zakończone stare sprawy i otwórz się właśnie na miłość. Na miłość przy kochankach. Tu akurat ta karta jest słabo symbolicznie y, pokazana. Przy kochankach otwórz się na miłość y, taką y, z drogi. Generalnie na miłość z drogi, bo karta kochankowie rozstaj dróg. Y, w stałych związkach być może to droga. Pomoże wam znowu mieć do siebie zaufanie, znowu otworzyć na siebie swoje serca. Dobrze, zobaczymy dalej. Tutaj, jeszcze to, co mogłabym z tego wyłapać układu, to zwrócić uwagę na zdrowie mężczyzn w waszym otoczeniu. Może to chodzić o partnera, może to chodzić o ojca, teścia, raczej kogoś, bym powiedziała no na pewno nie młodszego, nie chodzi o dzieci, zwrócić uwagę na układ krążenia właśnie tego mężczyzny. Patrzymy dalej, sprawy zawodowe. No i tutaj mogę powiedzieć ów koziorożcu, no mogę powiedzieć koziorożcu, mogę ci zazdrościć, ale że sama jestem koziorożcem, więc nie będę zazdrościła, bo naprawdę jest dobry układ. Pierwsza karta, karta... Karta Cesarz, później jest czwórka buław, i później trójka buław. Czyli e, generalnie no, większość koziorożców, no bo wiadomo, że jest to e, takie ogólne czytanie, dużo zależy od naszego ascendentu, od tego, w czym mamy e, Marsa, e, Wenus, czy chociażby Księżyc, tak? Więc, e, no, tak, go bierzmy może nie jeden do jednego, tylko to, co najlepsze z tego, wyłóżmy. Ale generalnie większość koziorożców powinno rozpocząć, e, miesiąc grudzień no jako silna postawa zawodowo finansowa tak karty to pokazują czyli będziesz koziorożcu silny w tym co robisz i bezpieczny, bo karta czwórka buław to jest też bezpieczeństwo. Czwórka buław też możemy y, traktować jako karta domu, więc nawet bym nie, nie zdziwiła się, że niektóre koziorożce mogą robić coś zarobkowa zarobkować w domu, czyli oprócz y, takiej pracy normalnej, które mają, to mogą dorabiać w domu albo poprzez dom może jakiś wynajem. Y, mało tego, tutaj przez cesarzu i czwórce. Buław, na pewno widzę wydatki związane z domem albo rodziną. Może być to jakaś uroczystość przy czwórce buław, czyli może zostaniecie gdzieś zaproszeni i trzeba będzie wydać na to pieniądze. No i wy skąpe nieraz koziorożce, nie, nie żałujcie w tym miesiącu na rozrywkę, dlatego że ostatnią kartą trójka buław, trójka buław mówi, że poprzez kontakty z innymi ludźmi, poprzez to, że nie zamkniecie się w domu, tylko będziecie wychodzić do ludzi czy na imprezy zawodowe, czy na imprezy takie stricte. Rodzinne będziecie otwierały się na nowe kontakty, nowe możliwości, więc generalnie jest to miesiąc dobry dla was. Wasza praca zostanie doceniona, będziecie czuły się bezpiecznie i teraz jakby pracujcie nad kontaktami, nad nowymi możliwościami i zawodowymi i finansowymi. I idziemy dalej, zobaczymy co w zdrowiu. No tutaj na pewno bym zwróciła uwagę na ciśnienie krwi. Yy, na ciśnienie krwi, ewentualnie na rytm serca. Pierwsza karta, Król Mieczy, następnie mamy Asa Buław i mamy Umiarkowanie. <coughs> Czyli jeżeli chodzi o taką interpretację kart to najpierw zaczynamy, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest arcano duże, czyli umiarkowanie. I w takim, bym powiedziała, prostym rozdaniu, bym powiedziała, umiarkowanie, nic złego nie powinno wam się dziać w waszych sprawach zdrowotnych i pewnie tak będzie. Natomiast umiarkowanie w złych aspektach, a możemy powiedzieć, as, y, buław dodaje ognia temu umiarkowaniu, as buław związane też jak gdyby z sercem, z sercem, z rytmem serca, Umiarkowanie z przelewaniem w jedno i w drugie. Jak ja bym to zinterpretowano? Zinterpretowałabym to w ten sposób, żebyście drogi koziorożce, w tym miesiącu Uważały na swój układ krążenia, szczególnie albo na zaburzenia rytmu przez asa buław, albo na tendencję do wysokiego ciśnienia krwi. Jeżeli bym to troszeczkę inaczej zinterpretowała, to bym powiedziała, mogę też zinterpretować asa, denar, asa, przepraszam, buław jako stan zapalny związany z wodą, tak? czyli zwrócić uwagę na podwójne narządy, czyli bym powiedziała zwrócić uwagę na przykład na nerki, żeby nie było tak, że na przykład układ moczowy. Macie, jest jakiś stan zapalny. To tyle. Natomiast na pewno dobry czas do pójścia do lekarza, jeżeli do lekarza. Raczej bym wybierała mężczyznę, mężczyznę lekarza, bo, bo byłoby to dla was korzystne. Ewentualnie znowu mogę powiedzieć w, po, w połączeniu z tym, co powiedziałam w sprawach, w sprawach uczuciowych, żeby zwrócić uwagę na zdrowie jakiegoś mężczyzny, na serce, być może tutaj. Też, przepraszam, bo się nie patrzyłam teraz w kamerę, bo patrzyłam na podgląd kart. Tutaj też może warto jest właśnie zwrócić uwagę na zdrowie jakiegoś mężczyzny, który jest w waszym otoczeniu. I teraz, drogie kochane koziorożce, i ja też wyciągam dla Was przesłanie na grudzień. 2019 roku przesłanie afirmację. Z jaką afirmacją powinniście popracować? Bardzo ładna afirmacja świadomie uwalniam wszystkie lęki, wątpliwości i konfuzje. Czyli bardzo dobrze, żeby ani z lękami, ani z wątpliwościami, prawda, różnego rodzaju i konfuzjami nie wchodzić w bardzo ważny okres dla was. Astrologiczny, dlatego że od urodzin zmienia nam się horoskop, możemy wtedy zrobić taki astrologiczny solariusz i zobaczyć, co właśnie w następnym roku od urodzin do urodzin będzie ważne. Ewentualnie, drogie Koziorożce, można się ze mną umówić na tak zwany horoskop na cały rok z kart Tarota, właśnie w tym okresie kiedy macie urodziny albo po prostu w styczniu, ale o tym y, kiedy indziej, bo y, w tym wydaniu tak y, chciałam, żeby nie zanudzać Państwa, tego mówić konkrety. Drugie koziorożce, zachęcam, zapraszam Was do oglądania moich innych filmików, również horoskopu numerologicznego y, na grudzień 2019 roku i codziennych dniówek. Będę z całego serca wdzięczna za wszystkie subskrypcje. Bo bym chciała, żeby w tym roku te subskrypcje przekroczyły 10 tysięcy. Będ, też będę dziękowała Państwu, już dziękuję za wszystkie komentarze za to, że codziennie jesteście Państwo w moich dniówkach, a jeżeli jeszcze ich nie odkryliście, to odkryjcie jak e, najszybciej. No i proszę Państwa, będę ze swojej strony starała się robić jak najwięcej ciekawych rzeczy, żeby Państwa otworzyć na tą wspaniałą stronę ezoteryki. Radosnego grudnia radosnych świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia w kolejnym filmiku.